z tych ogólnoświatowych tarapatów, to musimy inwestować. Inwestycje są tą najlepszą drogą do tworzenia nowych miejsc pracy, do modernizacji państwa, do modernizacji infrastruktury. Stąd już pół roku temu zaproponowaliśmy właśnie Rządowy Fundusz Polski Ład. I ten fundusz jako część całego naszego programu o nazwie Polski Ład ma właśnie na celu umożliwić inwestycje. Wystarczy, żeby każdy mieszkaniec gminy, powiatu, miasta na prawach powiatu zapytał swojego burmistrza, starostę, wójta, jak przebiegała pierwsza transza, czy otrzymał ono środki, czy udało się zrealizować jakieś, czy rozpocząć realizację jakichś planów. Otóż, szanowni państwo, blisko 100% samorządów otrzymało środki z tego pierwszego naszego naboru. Nazywamy to programem inwestycji strategicznych. Program inwestycji strategicznych, dlatego że rzeczywiście nasze analizy, nasze spojrzenia na gospodarkę w roku 2022-2023 po wychodzeniu z pandemii pokazuje te miejsca, które potrzebują do inwestowania. I tak jak to było w pierwszym rzucie, w pierwszej transzy inwestycji strategicznych, będziemy kładli nacisk na projekty modernizacyjne i te, które tworzą miejsca pracy. Zgodnie z naszą obietnicą Polski Ład ma wytworzyć, wygenerować, przyczynić się do utworzenia około 500 000 nowych miejsc pracy. To dla mnie niezwykle ważne, ponieważ nasze zobowiązanie do poprawy losu wszystkich Polaków, do wyrównywania szans właśnie wiąże się z przyczynianiem się do tworzenia miejsc pracy, bądź tworzeniem tych miejsc pracy bezpośrednio. I tutaj, szanowni państwo, mamy do czynienia z okresem, gdzie jesteśmy na historycznie niskim poziomie bezrobocia. To była podstawa naszej polityki gospodarczej w czasie pandemii. Obronić miejsca pracy. Tworzyć wszystkie mechanizmy, utworzyć mechanizmy, które obronią miejsca pracy. Porównując do innych państw, także do Niemiec, do Włoch, do Rumunii. Ostatnio widziałem bardzo ciekawe statystyki, które przyszły z Unii Europejskiej. Jesteśmy wśród tych krajów, które nie tylko obroniły miejsca pracy najlepiej, ale także utworzyły nowe miejsca pracy. I ten program inwestycji strategicznych, który przedstawiamy tutaj państwu jako wykonanie naszych wcześniejszych obietnic, jako nasze wcześniejsze zobowiązanie, ma przyczynić się właśnie do tworzenia miejsc pracy także na tych terenach, które do tej pory miały mniejsze szanse. O tym też za chwilę powie pan minister Paweł Szefernaker. I można powiedzieć w związku z tym, że jest to wielki strumień pieniędzy, który uruchomi falę modernizacji, strumień, który ma być skierowany właśnie do jednostek samorządu terytorialnego na zasadach bardzo korzystnych. Na mniej więcej zasadach takich, jakie były poprzednio, co do poziomu finansowania, czyli do 95% bezzwrotnego finansowania dla samorządów ze strony państwa polskiego, a więc spodziewamy się znowu około 4000 wniosków ze wszystkich samorządów i na porównywalne kwoty mamy zarezerwowane finansowanie w kontekście również bardzo podobnego montażu finansowego, konstrukcji finansowej, jak to była podczas pierwszego naboru. W drugim naborze jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć także 3 wnioski. Pierwszy do 5 milionów, drugi do 30 milionów złotych i trzeci do 65 milionów złotych z tym dofinansowaniem takim, o jakim mówiłem wcześniej. Szanowni państwo, są takie gminy w Polsce, trudno to sobie wyobrazić, ale są takie gminy, które od 30 lat, czy blisko 30 lat nie doświadczyły inwestycji finansowanych z budżetu państwa polskiego, w szczególności nie w takim rozmiarze jak teraz. To jest rewolucyjny pomysł i przełom, który jestem przekonany zwiększy szanse rozwojowe, wyrówna te szanse rozwojowe w całej Polsce. A to jest nasza podstawowa obietnica. Jak się nawet potykamy, popełniamy błędy, chcemy wyciągać z nich wnioski i chcemy tworzyć mechanizmy rozwoju, które dają Polakom szansę na sprawiedliwy rozwój wszędzie tam, gdzie się urodzili, gdzie pracują, gdzie chcą pracować. A więc
W najbliższym czasie rusza ten nowy nabór. Jest to zaproszenie do samorządów i nie mówimy tutaj o jakichś odległych terminach. Mówimy o przyszłym roku, mówimy o kolejnych kilku miesiącach, w których rozstrzygnie się ten drugi nabór. Mówimy o konkretnym planie realizacji. A więc konkret stoi za tymi wszystkimi naszymi obietnicami i pierwsza transza już zrealizowana niech będzie najmocniejszą podbudową wiarygodności naszego programu. To najlepiej pokazują te pierwsze liczby, a więc ponad 23 miliardy złotych rozdysponowane wśród samorządów. A szanowni państwo, najlepiej przyrównać tę pierwszą transzę do średniej puli wydatków wszystkich samorządów, na przykład w latach 2013-2015 to było poniżej 50 miliardów złotych. Średnia pula, średnioroczna, a więc w tych dwóch transzach ze strony państwa polskiego idzie impuls inwestycyjny, idzie pomoc o charakterze porównywalnym do rocznych wydatków inwestycyjnych wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w latach naszych poprzedników. I właśnie teraz warto zapytać swoich przedstawicieli w samorządzie, jak skorzystali z tego rządowego programu inwestycji strategicznych, bo to mnóstwo nowych remontów, szkół, przedszkoli, żłobków, nowe drogi, dobre polskie drogi, ale również ciepłownictwo, także inwestycje w energetykę, w różnego rodzaju projekty o charakterze wsparcia miejsc pracy, jak parki technologiczne, jak uzbrojenie terenu po to, żeby przyciągać nowych inwestorów. To nam przede wszystkim przyświeca i temu będzie służyła również druga transza. I również chciałbym powiedzieć, o czym za chwilę powie więcej pan minister, o nowym naborze dla gmin popegeerowskich, bo to też jest taka obietnica, którą złożyliśmy, dotrzymaliśmy i kontynuujemy nasz program dla tych gmin. Szanowni państwo, myślę, że opozycja, pewnie Donald Tusk w związku ze swoim modelem rozwoju, który nazwał polaryzacyjno-dyfuzyjnym, powiedziałby, że po co inwestować w takie tereny, w takie gminy, takie powiaty, skoro one się wyludniają? Ja odwracam to pytanie. Być może niektóre miejsca się wyludniają, bo właśnie nie ma tych inwestycji. Nie ma szans na nowe drogi, na nowych przedsiębiorców, na nową szkołę, na lepszą służbę zdrowia. I to jest właśnie nasza obietnica, żeby Polska równomiernie się rozwijała, możliwie równomiernie. Właśnie po to chcemy również w sprawiedliwy sposób te strumienie, wielkie strumienie środków skierować do innych samorządów, do wszystkich samorządów. Od samego początku zmieniamy właśnie Polskę lokalną. Pokazujemy, że można te szanse rozwojowe stworzyć w naszych powiatach, miastach, miastach burmistrzowskich, miastach mniejszej wielkości, ale także średniej wielkości. Doskonale o tym wiedzą prezydenci miast na prawach powiatu. Wielu z nich współpracuje z nami, współpracuje ze mną bardzo blisko. Tutaj w kancelarii odbyło się niedawno spotkanie z samorządowcami, z prezydentami. Bardzo za nie dziękuję. Wnioski z tego spotkania także są skonsumowane w ramach tej drugiej edycji naszego programu Polski Ład. Szanowni państwo, po 5 latach naszych rządów, porównując do poprzedniej pięciolatki, dochody samorządów wzrosły o 40%. Ta informacja dla tych z państwa, którzy dali się nabrać na manipulacje części włodarzy miast mówiących o tym, że otrzymują mniej środków ze względu na Polski Ład. Najlepiej porównać to na dwóch liczbach. Ich własne prognozy dotyczące roku 2022 z początku maja tego roku, które opiewały na około 140 miliardów złotych. I to również wydatki bieżące przede wszystkim uwzględniam. I docelowa pula, która łącznie z rządowym zastrzykiem 8 miliardów trafi do wszystkich tych jednostek samorządu terytorialnego, grubo przekraczająca 150 miliardów i to bez tej kolejnej transzy Polskiego Ładu. A więc myślę, że to duże liczby, ale podałem je w miarę w spójny sposób. Sądzę, że one przemówią do wyobraźni wszystkim naszym obywatelom, którzy chcieliby doprecyzować tę kwestię. Szanowni państwo,
Kiedy pojawił się gigantyczny problem z pandemią, uruchomiliśmy tarczę antykryzysową, tarczę finansową. Kiedy pojawił się teraz wielki problem z inflacją, wielki problem z rosnącymi cenami, nie chowamy głowy w piasek, uruchomiliśmy tarczę antyinflacyjną, do której będziemy dokładać kolejne komponenty. To dzięki niej już staniało paliwo na stacjach benzynowych o 20-30 groszy. Już Polacy chyba jeżdżą dzisiaj najtaniej w Europie. To jestem prawie tego pewien. Mamy jedne z najniższych cen w Europie, jeśli nie najniższe. I będziemy do tego pakietu dokładać kolejne elementy, w tym mój wniosek do Komisji Europejskiej o zerowy VAT na podstawowe artykuły żywnościowe. Chcemy to wdrożyć, będziemy to wdrażać najprawdopodobniej od lutego bądź od marca najbliższego roku. I wszystkie te nasze projekty pokazują na naszą wiarygodność realizacji tych programów, które zapowiadamy. Był kryzys pandemiczny, jest tarcza antykryzysowa. Kryzys inflacyjny, jest tarcza antyinflacyjna. Teraz w 2022 roku oprócz problemów związanych z inflacją, bolączką będzie właśnie w kończącej się perspektywie unijnej rozkręcenie inwestycji. Stąd ta pierwsza, druga transza, kolejne będą też realizowane w różnych odsłonach, bardziej specjalistycznie ukierunkowane na pewne obszary naszego życia gospodarczego. A więc, drodzy mieszkańcy, warto spytać swoich samorządowców, kto jak korzysta z tych programów Polskiego Ładu. Szanowni Państwo, niezależnie czy ktoś mieszka na wsi, czy w mieście mniejszym, czy większym, niezależnie od tego, czy jeszcze pracuje, czy uczy się, czy jest już na emeryturze, niezależnie od tego, czy porusza się własnym środkiem komunikacji, czy pociągiem, czy do pracy dojeżdża tramwajem, autobusem. Niezależnie od tego, kto jak głosował, jakie ma sympatie polityczne, Polski Ład to pierwszy tak spójny, tak szeroki program absolutnie dla wszystkich Polaków. Absolutnie dla wszystkich Polaków dzięki temu programowi szanse rozwojowe, zawodowe, pracownicze, edukacyjne, w ochronie zdrowia, w infrastrukturę szanse mają być wyrównywane. Szanse mają rosnąć dla wszystkich Polaków. Dzięki temu uważam, że lepiej poradzimy sobie od wielu innych krajów z kryzysem, co będzie widoczne już w 2022 roku. I życzę Państwu także w tym miejscu, żeby to był gospodarczo dobry rok, żeby to był wreszcie ten rok, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że jest to pierwszy rok bez pandemii albo prawie bez pandemii. Mam nadzieję, że w pierwszej połowie roku pandemia rzeczywiście będzie sprawiała nam mniejsze problemy niż w poprzednich kwartałach. Ale niezależnie od tego globalnego wyzwania, jakim jest pandemia, program inwestycji strategicznych realizowany przy udziale środków rządowych będzie na pewno bardzo dobrym impulsem rozwojowym dla wszystkich polskich samorządów, a więc dla wszystkich polskich mieszkańców. Życzę tego wszystkim mieszkańcom polskich wsi, miast, miasteczek. Do tych życzeń dołączam także życzenia zdrowia i tego, abyśmy po prostu jak najlepiej pilnowali tego bezpieczeństwa zdrowotnego, zaszczepili się i żebyśmy w zdrowiu przeszli przez rok 2022. Dziękuję, panie premierze. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji do spraw wsparcia Rządowego Funduszu Polski Ład, pana Pawła Szefernakera. Dziękuję bardzo. Panie premierze, szanowni państwo, w czasie wypowiedzi pana premiera pojawiło się tutaj wiele różnych informacji dotyczących drugiego naboru, więc myślę, że warto je na początku usystematyzować. Szanowni państwo, najważniejsza informacja to, że dla wszystkich samorządów w Polsce, dla wszystkich gmin, powiatów, województw rusza druga edycja programu inwestycji strategicznych. Po tej pierwszej wielu samorządowców, burmistrzów, wójtów dopytywało, kiedy ruszy kolejna obiecana jeszcze w tym roku transza i dotrzymujemy słowa, ta druga transza właśnie rusza. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawi szczegóły drugiej transzy. Ona będzie trwała do 15 lutego, nabór wniosków dla samorządów. To bardzo ważna informacja. Każdy z samorządów będzie mógł złożyć 3 wnioski. Tak jak to było do tej pory, także w pierwszym naborze.
Te wnioski to będzie jeden wniosek na inwestycje do 5 milionów, drugi do 30 milionów i trzeci do 65 milionów. Co ważne, złożenie wniosku do 5 milionów jest warunkiem koniecznym, aby złożyć drugi i trzeci wniosek. No, chcemy wyeliminować ten problem, który pojawił się w pierwszym naborze, że część wniosków było przeszacowanych i z tego powodu 3% samorządów w Polsce no niestety nie otrzymały tych środków. Chcemy teraz, żeby właśnie każdy samorząd mógł złożyć i mniejszy wniosek, i większy wniosek, więc złożenie tego wniosku do 5 milionów jest warunkiem koniecznym, aby złożyć drugi i trzeci wniosek. Szanowni Państwo, mniej więcej suma pierwszego naboru to było niecałe 24 miliardy złotych. Tak jak mówił Pan Premier, ta kwota dla wszystkich samorządów będzie kwotą porównywalną do pierwszego naboru. I Szanowni Państwo, nabór rusza. To są inwestycje dofinansowywane od 80 do 95% przez rząd. To bardzo ważne, bo to jest historyczny program, ponieważ wcześniej nie było takich programów, gdzie aż tyle dofinansowania ze strony rządowej samorząd musi jedynie 5 do 20% zabezpieczyć środków własnych, żeby móc te inwestycje zrealizować. I Szanowni Państwo, wiem, że wielu samorządowców, wójtów, burmistrzów czekało na te informacje. Tak jak Pan Premier zapowiadał, że jeszcze w tym roku ruszy nabór i rusza właśnie nabór. Dotrzymujemy słowa. Myślę, że w ten nowy rok wiele samorządów wejdzie z taką perspektywą realizacji kolejnych inwestycji, bo warto też o tym powiedzieć, że po pierwszym naborze wiele samorządów już przeprowadziło po otrzymanej promesie z BGK, już przeprowadziło postępowanie przetargowe albo jest w trakcie przetargu. Przypomnę, że od ogłoszenia wyników pod koniec października to jest 6 miesięcy każdy ma na przeprowadzenie przetargu. W wielu miejscach te przetargi już w tej chwili trwają, w związku z tym na wiosnę już te inwestycje ruszą z pierwszego naboru. Teraz drugi nabór, do 15 lutego nabór wniosków. Myślę, że jeżeli będzie potrzeba, to będzie możliwość przedłużenia tego terminu, jeżeli samorządy uznają, że jest jakaś potrzeba, ale myślę, że wszyscy już po tym pierwszym naborze są dosyć dobrze przygotowani. Rozmawiamy z samorządami, także w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Współpracujemy. Ten program jest także konsekwencją tej dobrej współpracy, ponieważ, Szanowni Państwo, no, władza samorządowa i rządowa powinna się uzupełniać. Jeżeli samorządów przez lata nie było stać na środki takie, aby móc inwestycje przeprowadzać, to dziś jest właśnie to dobre uzupełnienie się rządu i samorządu. Współpraca, dzięki której te inwestycje strategiczne, oczekiwane przez lat będą realizowane. I Szanowni Państwo, tak jak zapowiadał również pan premier Mateusz Morawiecki, mówił o tym również pan premier Jarosław Kaczyński, dodatkowy nabór rusza dla gmin, tak zwanych terenów popegeerowskich. Szanowni Państwo, równo rok temu z panem premierem ogłaszaliśmy pierwszy nabór w ramach inwestycji na terenach popegeerowskich. Ten pierwszy nabór pokazał, jak wielkie są potrzeby, jak wiele inwestycji tak zwanej pierwszej potrzeby jest potrzebnych właśnie na terenach popegeerowskich. Bardzo często brakuje dróg, brakuje kanalizacji, brakuje takich inwestycji, gdzie indziej już są, a tam cały czas nie ma. I Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że jako poseł ziemi popegeerowskiej, że ten program będzie realizowany. Pan premier na dożynkach ogólnopolskich w Bobolicach mówił o tym, że to będzie przynajmniej 1 mld złotych. Dziś już Państwo tu mieli wyświetloną kwotę 2,5 miliarda złotych na inwestycje na terenach popegeerowskich. To, Szanowni Państwo, też jest odpowiedź na ten pierwszy nabór, bo w pierwszym naborze dla terenów popegeerowskich wniosków było na 5 miliardów, więc niestety kwota ta przewyższała wielokrotnie możliwości pierwszego naboru, więc dziś historyczny dzień dla terenów popegeerowskich. Historyczny dzień dla gmin, które przez lata nie miały środków własnych na to, żeby móc realizować najważniejsze inwestycje. Inwestycje, dzięki którym w tej chwili budowane już są drogi i dzięki temu programowi będzie to kontynuowane do miejsc, gdzie bardzo często nie mogły dojechać karetki, gdzie często nie mogły dojechać szkolne autobusy, gdzie dzieci wracając
ze szkoły do domu musiały iść poboczem niebezpiecznie, nieutwardzonym. Jak śnieg spadł, to bardzo często samochodem nie można dojechać do osiedla takiego popegorowskiego, które jest parę kilometrów od danej miejscowości. I szanowni państwo, cieszę się, że ten program jest kontynuowany, że ten program jest przez rząd Prawa i Sprawiedliwości realizowany, bo on się wpisuje w tą strategię rządu, która jest realizowana, rządu Prawa i Sprawiedliwości od samego początku. Programów, które wyrównują szanse, programów, które dają nadzieję bardzo często w tych miejscach, gdzie tej nadziei przez lata brakowało. I bardzo się cieszę i dziękuję panu premierowi, rządowi, że dzisiaj także podczas Rady Ministrów znowelizowano tą uchwałę Rady Ministrów dotyczącą Polskiego Ładu i dzięki temu można ten program dzisiaj ogłosić. Program dodatkowy nabór dla terenów popegeerowskich. W jednym z raportów, o którym w ostatnich dniach w mediach przeczytałem, w diagnozie społecznej pana profesora Czapińskiego została postawiona teza, że większość Polaków jest zadowolona z awansu ekonomicznego w ostatnich 6 latach. I szanowni państwo, tam gdzie ten awans ekonomiczny jest niezwykle potrzebny do wyrównania szans na tych terenach, gdzie brakowało tej perspektywy, tego awansu, bardzo się cieszę, że właśnie taki program powstaje i on, ten program będzie realizowany także na terenach popegeerowskich, gdzie przez lata był wyczekiwany. Pan poseł Czesław Hoc z Pomorza Środkowego wiele lat zabiegał o ten program. Cieszę się, że dzisiaj jestem dumny, że reprezentuję rząd, który realizuje właśnie ten program. I szanowni państwo, tutaj również w ramach tego naboru, nabór będzie trwał do 15 lutego. Gminy i powiaty będą mogły składać wnioski, dwa wnioski, czyli gminy popegeerowskie po prostu oprócz tego naboru dla wszystkich będą mogły złożyć dwa dodatkowe wnioski. Wnioski na do 2 milionów złotych i do 5 milionów złotych, to na inwestycje gminne, a powiaty będą mogły złożyć wnioski do 2 milionów i do 8 milionów złotych. Również dwa wnioski będą mogły składać powiaty. I co bardzo ważne, myślę, że dla tych gmin, dla tych włodarzy niezwykle ważne, dla mieszkańców, tutaj 98% dofinansowania z rządu. 98%, więc te wkłady własne dla gmin na terenach popegeerowskich w ramach tych dwóch wniosków będą minimalne, tak, żeby móc realizować właśnie te inwestycje, na które na co dzień środków na tych terenach brak. To jest program wyrównujący szanse, program dający nadzieję, pokazujący, jak ważne jest to dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, aby bez względu na to, czy ktoś się urodzi w Poznaniu, w Warszawie, w Szczecinie, czy Koszalinie, czy w małej miejscowości, w miejscowości popegeerowskiej, żeby miał takie same szanse, możliwości i my będziemy robić wszystko, aby te szanse wyrównywać. Na tych terenach ludzie przez wiele lat byli pozostawieni samych sobie. Ta rewolucja barbarzyńska lat 90., która z dnia na dzień tych ludzi pozostawiła samych sobie. Wiele te tereny wycierpiały. Dziś jest szansa na realizację tych najbardziej potrzebnych inwestycji i szanowni państwo, zapraszamy wszystkich wójtów, burmistrzów do współpracy, do realizacji wspólnych programów inwestycyjnych dzięki Polskiemu Ładowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze. Teraz mamy czas na pytania. Prosimy o jedno pytanie z każdej redakcji. Oczywiście. Dzień dobry, Roch Kowalski, RMF FM. Panie premierze, w nawiązaniu do informacji na temat senatora Krzysztofa Brejzy. Czy miał pan wiedzę, czy był pan informowany, albo czy być może sam podejmował pan decyzje dotyczące wykorzystywania systemu Pegasus do inwigilowania polityków, w tym oczywiście polityków opozycji? I czy pańskim zdaniem podsłuchiwanie szefa sztabu największej formacji opozycyjnej mieści się jeszcze w standardach równego dostępu do kampanii i czy nie podważa wpływu na cały, czy nie podważa zaufania do całego procesu wyborczego? W pytaniu pana redaktora zawartych jest kilka tez już tak przedstawionych, jak gdyby one były prawdą. Otóż przede wszystkim to należy sprostować i odnieść się do
oświadczenia ze strony ministra koordynatora, także ministra obrony narodowej, którzy przedstawiają jako osoby odpowiedzialne za służby, jaka jest prawda. I nie można dać sobie stworzyć takiego, narzucić takiego fake newsa. To taki typowy sposób działania niektórych mediów, że tworzą jakiś fakt nieprawdziwy, następnie ktoś inny cytuje ten fakt nieprawdziwy, no powołując się już na to źródło i nagle potem wszyscy przyjmują, że taka była rzeczywistość. Otóż, szanowni państwo, nie było takiej rzeczywistości. Ja oczywiście absolutnie nie mam żadnej wiedzy, żeby tak cokolwiek takiego miało miejsce, jak to, co pan redaktor w swoim pytaniu w sposób mniej lub bardziej zawoalowany ujął. Natomiast oprócz tego, że ja oczywiście żadnej takiej wiedzy nie mam, to jeszcze oprócz tego pragnę odwołać państwa do tego oświadczenia, które zostało wydane przez służby specjalne. Dzień dobry, Klaudia Musiał, Fakty. Panie premierze, w takim razie czy i jakie wyjaśnienia otrzymał pan w sprawie inwigilacji senatora Krzysztofa Brejzy? I idąc dalej, czy może pan w takim razie potwierdzić albo zaprzeczyć informację Citizen Lab, że telefony senatora Brejzy, prokurator Wrzosek czy mecenasa Giertycha były inwigilowane przy użyciu programu Pegasus? Nie mam oczywiście wiedzy żadnej takiej, ale zwracam uwagę państwu na to, że i także tutaj przecież możemy mieć do czynienia potencjalnie, jeżeli się potwierdzą takie fakty, z działaniem bardzo różnych służb i sądzę, że odpowiednie organa wyjaśnią tę kwestię. Przywołujemy tutaj informację, co do której po pierwsze sprawdzenia powinniśmy mieć jakieś zdrowe wątpliwości, bo to jest podstawowa sprawa, żeby nie wejść w tą spiralę fake newsów, a z drugiej strony nie uwzględniamy tego, co w swoim oświadczeniu przedstawiły służby specjalne. A więc bardzo proszę do służb specjalnych po pierwsze zwrócić uwagę na to oświadczenie, które miało miejsce i jeżeli będzie konieczne jakiekolwiek doprecyzowanie, to oczywiście poproszę o wydanie dodatkowego oświadczenia. Zrobię to zresztą bezzwłocznie jeszcze w najbliższych paru dniach, jeżeli jest taka potrzeba po stronie mediów, aby dodatkowo wyjaśnić tę sprawę, to warto to na pewno zrobić. Bardzo proszę, pani redaktor. Katarzyna Gozdawa-Litwińska, TVN24. Panie premierze, to w takim razie bym chciała nawiązać do tego, o czym pan mówi. Dlatego, że z danych, które przedstawili badacze z Toronto, Citizen Lab, wynika, że Krzysztof Brejza był szpiegowany dokładnie w okresie kampanii wyborczej, kiedy był szefem sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Te ataki na jego telefon ustały po wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Opozycja mówi, że może to wpłynąć na uczciwość wyborów. I czy pana zdaniem w takim razie nie trzeba by było przedstawić ze strony rządu, czy też pana osobiście informacji na posiedzeniu Sejmu w tej sprawie? I czy nie powinna się zawiązać komisja śledcza, żeby, jak rozumiem pana wypowiedź, oczyścić służby specjalne z tego typu podejrzeń? Szanowni państwo, jeżeli rzeczywiście po stronie mediów pojawiają się takie no bardzo głęboko idące domysły, niektóre media suponują, że tutaj mamy do czynienia z jakimikolwiek nieprawidłowościami, to naprawdę odsyłam do tego oświadczenia, które poproszę, aby było jeszcze bardziej obszerne i wyjaśniające tę kwestię. Jeżeli nawet do jakichś nieprawidłowości dochodziło, to przecież służb na świecie jest niestety bardzo wiele i my nie możemy na podstawie tego, co wiemy od jednej agencji informacyjnej, wnioskować, że te, a nie inne, takie, a nie inne osoby padły ofiarą służb polskich. Ja akurat coś bardzo dobrze o tym wiem, ponieważ i kancelaria premiera, zresztą kancelaria premiera Tuska również, bodaj w roku 2012, padła ofiarą ataków hakerskich, bardzo skutecznych wtedy w 2012. Zresztą teraz też niektóre skrzynki, zwłaszcza na jednym z portali, na Wirtualnej Polsce,
przede wszystkim na tym portalu skrzynki wielu polityków, w tym także polityków Prawa i Sprawiedliwości, padły ofiarą ataku służb zewnętrznych. Dzisiaj jest to dla mnie absolutnie jednoznaczne. I w związku z tym też warto mieć z tyłu głowy, że licho nie śpi, że służby międzynarodowe niestety krajów nie do końca przyjaznych wobec Polski działają cały czas, działają bardzo bezwzględnie, bardzo brutalnie. I miejcie, szanowni państwo, tego świadomość, również myśląc o tym przypadku, o tych przypadkach, które pojawiają się dzisiaj w domenie publicznej, z tymi domysłami przerzucającymi odpowiedzialność na polskie służby. A będzie informacja rządu. Pani redaktor, jedno pytanie redakcji. Ale to było pytanie, a pan premier nie odniósł się do informacji rządu i komisji śledczej. Proszę bardzo, pani redaktor, następne pytanie. Milena Bobrowska, Polsat News. Panie premierze, czy rząd pracuje nad dokumentem, uchwałą w sprawie wykonania postanowienia TSUE dotyczącą kopalni w Turowie? Pytanie, czy zapłacimy tę karę? Jeżeli tak, to który z resortów miałby tę karę zapłacić? Bo pojawiają się informacje, że miałoby to być Ministerstwo Aktywów Państwowych. Szanowni państwo, jesteśmy w sporze z Republiką Czeską dotyczącą funkcjonowania kopalni w Turowie i elektrowni w Turowie. Na początek komentowania tej sprawy niech mi wolno będzie podkreślić raz jeszcze, że absolutnie nie zamierzamy wstrzymywać pracy kopalni, pracy elektrowni. Kopalnia i elektrownia dostarczają prąd, dostarczają ciepło do setek tysięcy polskich gospodarstw domowych, a więc wyłączenie pracy tej kopalni prowadziłoby do tego, że w polskich domach byłoby zimno. Jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyobraża sobie, że jedną decyzją może doprowadzić do tego, aby w setkach tysięcy polskich domów nie było prądu albo nie było ciepła w kaloryferach, ciepła systemowego, no to jest w grubym błędzie. My działamy na rzecz obywateli, na rzecz polskich obywateli, polskiego społeczeństwa i to jest przede wszystkim nasza powinność, aby dbać o ich interesy. I dlatego na pewno elektrownia, kopalnia będą funkcjonowały. Gdzieś w okolicach maja spodziewamy się wyroku w sprawie głównej, a więc wtedy ta kwestia związana z prawomocnością koncesji, bo tego przede wszystkim dotyczą wnioski strony, która nas pozwała, zostanie ostatecznie rozstrzygnięta. W międzyczasie jednak cały czas jest szansa na to, ażebyśmy w sposób polubowny z Republiką Czeską załatwili ten spór i wtedy warunkiem tego jest wycofanie wniosku przez stronę czeską skierowanego do Komisji Europejskiej. I ja mam nadzieję, że w styczniu te negocjacje posuną się do przodu, może nawet wcześniej, ale nie chciałbym tutaj uprzedzać faktów. Szykujemy się na różne scenariusze oczywiście, ale w kontekście całego funkcjonowania kompleksu w Turowie, po pierwsze, nie zamierzamy wstrzymać produkcji energii elektrycznej, po drugie, próbujemy dogadać się ze stroną czeską, a po trzecie, Rada Ministrów wczoraj przyjęła uchwałę, w wyniku której podkreślamy to, że kopalnia i elektrownia muszą działać, a stosowne decyzje dotyczące tego, czy zapłacimy cokolwiek z bezprawnie na nas nałożonych kar i czy znajdziemy odpowiednią formułę prawną do tego w ogóle, zostaną podjęte w późniejszym terminie przez Radę Ministrów. Bardzo proszę, panie redaktorze. Dzień dobry, Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Panie premierze, czy w kwestii przyznania środków w ramach Funduszu Odbudowy, tutaj Jacek Sariusz-Wolski mówi o tym, że może najprostszym rozwiązaniem byłoby powiedzieć bez łaski, no poradzimy sobie bez tych środków, z innych rynków finansowych możemy je pozyskać. I moje pytanie jest, czy w tym wypadku rząd ma taki plan B, co zrobić, jeżeli tych środków nie otrzymamy? Szanowni państwo, my na wszelki wypadek, a także aby przyspieszyć nasze szanse rozwojowe, już realizujemy plan rezerwowy i najlepszym dowodem tego jest właśnie nasza dzisiejsza konferencja z panem ministrem Szefernakerem, ponieważ właśnie Rządowy Fundusz Polski Ład zakłada inwestycje na poziomach bezprecedensowych do tej pory. Żadne środki unijne
nie finansowały w tak szerokiej fali tak różnorodną ofertę projektów w tak wysokim procencie. A więc Rządowy Fundusz Polski Ład jest takim programem. Niemniej jednak my o środki, które nam się należą, będziemy oczywiście bardzo ostro walczyć również w roku 2022 i będziemy posługiwać się wszystkimi dostępnymi dla nas instrumentami po to, aby Polska była traktowana sprawiedliwie. Polska dzisiaj jest traktowana w sposób absolutnie niesprawiedliwy, ponieważ wszelka warunkowość, o której była mowa od 2 lat, dotyczyła, jak pewnie Państwo pamiętacie, przede wszystkim kwestii oczywistej dla mojej formacji, dla Prawa i Sprawiedliwości, a więc prawidłowego wydawania środków, procedur antykorupcyjnych. My jesteśmy jak najbardziej za tym. To przecież jest DNA wcześniej Porozumienia Centrum Lecha i Jarosława Kaczyńskich. DNA Prawa i Sprawiedliwości. Działania antykorupcyjne, Centralne Biuro Antykorupcyjne i tak dalej, i tak dalej. Dlatego z radością mogę powiedzieć, że ostatnie badania Komisji Europejskiej przedstawione około miesiąca temu pokazują, że Polska wydaje środki bardzo, bardzo uczciwie. Jesteśmy na poziomie 4 razy niższej kwoty nieprawidłowości niż średnia unijna. 4 razy. A więc co dopiero powiedzieć o tych, którzy są nad tą kreską po złej stronie mocy. A więc, szanowni państwo, my wypełniamy wymogi wobec Unii Europejskiej, można powiedzieć, z nawiązką. I oczekujemy sprawiedliwego, uczciwego traktowania. W to wszystko zaplątany został spór o reformę prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, reformę wymiaru sprawiedliwości. Dziś wiem, że Ministerstwo Sprawiedliwości rozmawia także z Pałacem Prezydenckim o kolejnych ewentualnych ruchach w tym zakresie. Ale to jest jakby osobna sprawa, która została wplątana, i chyba to jest właściwe słowo tutaj, w cały proces tak zwanego KPO, czyli krajowych programów odbudowy. Ale zgodnie z pytaniem pana redaktora Telewizji Republika, ja jestem przekonany, że niezależnie od tego, co nastąpi bądź co nie nastąpi, polski wzrost gospodarczy będzie zaskakiwał po dobrej stronie, będzie zaskakiwał bardzo pozytywnie. Przede wszystkim będzie to wzrost, który będzie się charakteryzował wyrównanymi szansami, jak widać było dzisiaj na podstawie tego programu Rządowego Funduszu Polski Ład, który przedstawiliśmy, a to mnie niezmiernie cieszy. Bardzo proszę, panie rektorze. Maciej Kluczka, Radio Tok FM. Panie premierze, pan przed chwilą apelował o to, byśmy w nowym roku dbali o bezpieczeństwo zdrowotne również. Dlatego chciałbym zapytać o taki pomysł pana premiera Kaczyńskiego, który we wczorajszym wywiadzie powiedział, że w razie bardzo mocnego rozprzestrzeniania się wariantu Omikron, tu cytat, nie wykluczałby stanięcia na głowie w walce z pandemią i nie wykluczył też ewentualnych obowiązkowych szczepień. Więc czy pan premier zgadza się z prezesem Kaczyńskim i czy pan zechciałby też odpowiedzieć prezydentowi Dudzie, który powiedział, że w sprawie Lex TVN dziwi się, że PiS forsował tę sprawę, bo on zapowiadał weto w tej sprawie. Bardzo dziękuję. Jedno pytanie, panie redaktorze, bardzo prosiłbym się tego trzymać. Wdzięczny za to, że państwo, COVID niestety cały czas to niezwykle dramatyczna choroba i choroba, która niezależnie od wielu napięć, które w naszym społeczeństwie wywołuje wśród tych, którzy są zwolennikami szczepień, tych, którzy są przeciwnikami szczepień, choroba, która zbiera śmiertelne żniwo. Zbiera śmiertelne żniwo w większości wśród tych, którzy są niezaszczepieni, wśród tych, którzy są zaszczepieni. Głównie umierają osoby z wielochorobowością. Ale to jest jakby fakt, który łatwo sprawdzić. Natomiast my dziś rano, dyskutując podczas rządowego zespołu zarządzania kryzysowego właśnie sprawy covidowe, omawialiśmy kwestię, jak działają te nasze obostrzenia. I otóż ostatnich parę dni daje pewną nadzieję, ponieważ mamy spadek zachorowań. Mamy jednocześnie też duży spadek hospitalizacji, ale jednocześnie cały czas utrzymujący się wysoki poziom zgonów. Te zgony dzisiejsze są konsekwencją tego, co działo się 3-4 tygodnie temu. A więc jest nadzieja na to, że wkrótce i ta najbardziej dramatyczna krzywa, te dane statystyczne zaczną się poprawiać.
Jesteśmy jednak przygotowani na różne scenariusze. W kwestii obowiązkowości szczepień, jak pan minister zdrowia powiedział, już wkrótce będzie obowiązkowe szczepienie dla personelu medycznego. Rozważamy również obowiązkowe szczepienie dla służb mundurowych i decyzje w tej sprawie również w niedługim czasie zapadną. A więc ta skalowalność, to skalowanie kolejnych ewentualnych grup, które będą wchodzić do obowiązkowego szczepienia, bądź kolejnych obostrzeń, jest wprost zależne, wprost proporcjonalne do tych podstawowych kryteriów, podstawowych parametrów, które obserwujemy. Liczba zakażeń, liczba testów, liczba zakażeń, liczba hospitalizacji, liczba zgonów. Wśród tych danych staramy się odnaleźć jak najlepiej zaprognozować przyszłość. Nikt nie potrafi tej przyszłości dzisiaj dobrze zaprognozować, bo wirus jest nieprzewidywalny. Omikron także okazał się bardzo zaraźliwą wersją, mutacją wirusa. Jednak spływające dane z Australii, z RPA, z Wielkiej Brytanii z kolei pokazują, że stosunkowo duża liczba zakażeń nie przekłada się póki co, podkreślam, do tej pory, na tak dużą liczbę zachorowań w tej kaskadzie obserwowanych danych. A więc z duszą na ramieniu, przyznaję, ale obserwujemy te wszystkie dane i jeśli trzeba będzie, to będziemy wdrażać dalej idące środki, które będą miały na celu jeszcze dalej powstrzymać falę koronawirusa. Od 18 grudnia do 9 stycznia dzieci i młodzież uczą się w trybie stacjonarnym bądź nie chodzą do szkoły ze względu na przerwę. Po 9 stycznia chcemy, żeby wróciły do nauki w trybie stacjonarnym. Jednocześnie te 3 tygodnie służyły temu, aby przerwać łańcuch zakażeń, aby dzieci w najmniejszym stopniu zarażały swoich dziadków. I ten cel w dużym stopniu, jak dzisiaj widziałem dane, jest realizowany. Zobaczymy jak za tydzień, co pokażą dane w przyszłym tygodniu. Można żywić bardzo, bardzo ostrożny optymizm, ale naprawdę bardzo ostrożny, pamiętając jednocześnie, jak straszliwie ten wirus potrafi nas zaskoczyć po stronie negatywnej. Ostatnie pytanie, panie redaktorze. Dzień dobry, Tomasz Dunowski, TVP Info. Ja chciałem wrócić do tematu środków z Krajowego Programu Odbudowy. Teraz te środki są blokowane przez mechanizm warunkowości. Polska i Węgry złożyły skargę na mechanizm warunkowości, którą to skargę TSUE ma rozpatrzeć na początku przyszłego roku. I w międzyczasie jeszcze Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło zapytanie do Polskiego Trybunału Konstytucyjnego o zgodność mechanizmu warunkowości z polską konstytucją. Czy jeżeli nastąpi jakaś analogia, że powiedzmy wyrok Trybunału Konstytucyjnego będzie przez instytucje unijne lekceważony, to czy Polska ma jakieś jeszcze instrumenty, żeby właśnie walczyć o środki z Krajowego Programu Odbudowy? Czy tak jak pan premier wspomniał, wzrost gospodarczy ma wszystkich zaskoczyć, to znaczy, że będziemy sobie radzić bez tych środków? Jak to będzie wyglądało? Czy jeszcze mamy jakieś możliwości, żeby o te środki walczyć przy lekceważeniu tutaj stanowiska choćby Trybunału Konstytucyjnego? Szanowni Państwo, niestety muszę powiedzieć, że nie wierzę w sprawiedliwe wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czego najlepsze dowody mieliśmy w drugiej połowie zeszłego roku. Trybunał Sprawiedliwości z Luksemburga, czyli ten unijny, to trybunał, który przywłaszcza sobie coraz to nowe kompetencje. Kompetencje także w artykule 19 traktatu zostały określone także dla wymiaru sprawiedliwości w sposób bardzo konkretny. One powinny pozwalać poruszać się w granicach przyznanych w traktatach kompetencji, czyli nie wolno wychodzić poza te kompetencje. I w tym sporze o to, kto ma prawo rozstrzygać, czy kompetencje przyznane są przekraczane, czy nie, ja przyznaję absolutnie rację Polskiemu Trybunałowi Konstytucyjnemu i zresztą bardzo wielu rządzących mniej lub bardziej głośno, czy raczej muszę powiedzieć niestety mniej lub bardziej cicho, zgadza się ze mną, jednak siedzą no właśnie w postawie milczącej. Jednak ja w sprawiedliwy wyrok tutaj nie wierzę i dlatego Polska jest przygotowana na to, abyśmy walczyli
używając wszystkich możliwych środków na forum europejskim, na forum międzynarodowym o nasze racje, o nasze środki, jednocześnie konstruując w taki sposób i budżet, i założenia budżetowe, i naszą politykę gospodarczą, naszą politykę inwestycyjną, budżetową, regulacyjną, monetarną, fiskalną, żeby ona w najlepszy możliwy sposób odpowiadała na dzisiejsze wyzwania. A one nie są tylko po stronie gospodarczej, one są również po stronie wzrostu gospodarczego. Tu mamy też wyzwania po stronie inflacyjnej. Inflacja łączy się z włączeniem zbyt dużej liczby środków w jednym czasie na rynek, do różnych segmentów rynku. W związku z tym, patrząc na to, na najbliższe kwartały, na najbliższe 2-3 lata, prowadzimy tę politykę w sposób odpowiedni, tak żeby z jednej strony przyduszać inflację poprzez obniżkę podatków, obniżkę VAT, obniżkę akcyzy, obniżkę opłaty emisyjnej, obniżkę innych opłat, a z drugiej strony, żeby ten wzrost był na odpowiednio wysokim poziomie i żeby był rynek pracownika po to, żeby wynagrodzenia rosły szybko, żeby utrzymać konkurencyjność gospodarki polskiej, ale jednocześnie, żeby wynagrodzenia rosły jak najszybciej. To jest taki w pigułce przedstawiony model gospodarczy, którym my się kierujemy. Dziękuję Państwu. Na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo.